Stuchro ogłosił koniec, a teraz takie wieści. Zaskakujące słowa innego znanego aktora. Jerzy Stuchr w ostatnim czasie zadziwił nie tylko swoich wielbicieli, ale także całe środowisko aktorskie. 76-letni artysta podjął bowiem decyzję o zakończeniu swojej kariery. Niektórzy są jednak przekonani, że gwiazdor rodzimego kina zdąży jeszcze zmienić zdanie. Jerzy Stuchr ogłosił koniec aktorskiej kariery. Jerzy Stuchr w ostatnim czasie mierzył się z wieloma przeciwnościami. 76-latek nieoczekiwanie został bohaterem głośnej afery, która ciągnęła się za nim miesiącami i swój finał znalazła dopiero w sądzie. Jakiś czas później wyszło na jaw, że legendarny aktor boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w wyniku których zmuszony był poddać się operacji i na kilka miesięcy zniknął z życia publicznego. Niedawno o gwiazdorze filmów Krzysztofa Kieślowskiego znów zrobiło się głośno. Wszystko z powodu jego zaskakującej decyzji. Artysta wyjawił, że rola w spektaklu Geniusz będzie ostatnią rolą w jego karierze. W dodatku okazało się, że Jerzy Stuchr kończy nie tylko z aktorstwem, ale też z pracą pedagoga. Słowa ikony polskiego kina odbiły się szerokim echem w całym środowisku filmowym i teatralnym. Jacek Braciak nie wierzy w zapewnienia Jerzego Stuchra. Na temat decyzji 76-latka postanowił wypowiedzieć się Jacek Braciak, który także pracuje w Teatrze Polonia przy spektaklu Geniusz. Słynny artysta teatralny, filmowy i dubbingowy przyznał, że nie do końca wierzy w zapewnienia Jerzego Stuchra i ma nadzieję, że legendarny aktor niebawem zmieni zdanie. Pan Jerzy różne rzeczy mówi codziennie, ja bym mu nie wierzył, a jeżeli już, to byłaby wielka szkoda, przyznał 55-latek w rozmowie z agencją New Serial i Festyle. Cieszę się, że to jest początek tej naszej wspólnej drogi i jestem przekonany, że jeszcze będziemy sobie chodzić długo razem, dodał. Jacek Braciak opowiada o współpracy z Jerzym Stuchrem. Przy okazji Jacek Braciak wyraził swój podziw dla talentu 76-latka. Jak się okazuje, praca z doświadczonym aktorem jest dla niego niezwykle cennym doświadczeniem. Wspaniale, bo się nie gra. Rzecz polega na tym, że z panem Jerzym się nie gra, z panem Jerzym się rozmawia i jest. Samo wychodzi. I to jest najwspanialsze, ocenił. Gwiazdor Ediego i rodzinki.pl zalicza Jerzego Stuchra do grona najwybitniejszych postaci związanych z polskim filmem i teatrem. Na palcach jednej ręki mogę policzyć podobne spotkania, Iza Kuna, Agnieszka Grochowska, Marcin Dorociński, jeśli mi ktoś umknął, to bardzo przepraszam, podsumowuje. Czy legenda rodzimego kina rzeczywiście zdecyduje się na kontynuowanie swojej kariery?